Siemano widzowie, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku, oczywiście FIFA 23 RTG, Summer RTG. W dzisiejszym odcinku zobaczycie znów zbiór dwóch dni tak naprawdę. Mnóstwo paczek, spotkań, do której ligi udało mi się dotrzeć, to wszystko dowiecie się już za chwilę, więc mam nadzieję, że wam się spodoba kolejny odcinek tej serii. Dziękuję za wszystkie poprzednie, bo naprawdę aktywność to jest super. Piszcie oczywiście pod spodem komentarze, zostawcie łapkę w górę, a my lecimy z kolejnym odcinkiem. I przypominam klasycznie o kodzie Lachu na 11 Team Sports, 5% zniżki, korzystajcie, link pod spodem w opisie. A teraz jazda z kolejnym odcinkiem z RTG. Nie spodziewałem się tego, bo chciałem sobie zrobić pik 81+, a tu mamy paczo. Tak zwany farcik, panie paczo. Witam. Ej, to można by go zrobić, można by zrobić w sumie to SBC w tym momencie. No bo jest SBC 83 plus razy 25. I tu jakbyśmy dali paczo, to może bym to zrobił. Ulepszyć go i będzie przepał na dwie karty. No w sumie tak. A ciężko jest paczo w ogóle ulepszyć? Czekajcie, zobaczmy. Co trzeba zrobić, żeby tego paczo ulepszyć? Chwila. Level up paczo. Nie strać... Ej, to powinno być git. Tylko trzech zawodników z Bundesligi nie mam chyba, chociaż zaraz zobaczę. Czyli co, wyzwanie to jest w 5 meczach nie stracić więcej niż 2 bramek, tak? I trzech zawodników z Bundesligi, to Tapsoba, jest ten ziomek i jest Rosulion. No i Paczo jest w sumie czwarty, jak się wlicza to już w ogóle. Dobra, to gramy tak, zrobimy to. Dokopałem się w końcu do tych paczek, które chciałem, czyli 3 razy 83 plus na razie. To można skipnąć i zobaczyć, czy po prawej ktoś będzie. Nie, Rudiger, Trippier, Hernandez. Ogólnie jak tutaj nikogo nie trafię, to i tak jest spoko, bo będę miał sporo nowego foderu. A teraz paczka 83 plus razy 25. Podobno syf, podobno nie oddaje. Zobaczmy. Toni Kroos? Tak jest. Mamy 8-8, więc zawsze jakiś foder, a w środku? Tutaj na razie nic. Widzowie, dwa walkouty i w środku poza tym nic. Uzupełniłem trochę foderu w moim klubie, ale no nie opłacało się, no, na pewno się nie opłacało tego robić. Ty, mamy paczuszki 84+. Spoko jest to SBC, można tak robić i robić i robić. Tylko żeby w środku, tutaj gulasz widzę 8-5 i Bonucci. Z ekstraklasy, nie, ekstraklasy to już obojętne mi to. Dobra, druga paka, może tutaj coś będzie lepszego. Od razu skipuję. Znowu Chiellini, ale Szczęsny i Ruben Dias, to przynajmniej fajne dwa trafy do innych SBC. 85 plus razy 3. O. Ty, to sporo tego dzisiaj zrobiliśmy tak naprawdę. 25, zostało mi 10 do końca. I tak, za 30 dostanę Totsa, a za 35 Shapeshiftera. Dobra. Coś dobrego proszę. Może jakiegoś level upa w końcu. Neymar to nie jest. Thiago Silva 8-6, a Neymar z ławki by oddał, myślę. 8-6, 8-5, 8-5, okej. Okay. Ty, ale nawet ten zwykły Savenier nie wygląda tak źle. No, brakuje mu troszkę może tutaj tempa. Chociaż na SPO 90 to i tak jest git. Jakby nim grać w środku pola, takim box to box? Może tak? Znaczy tak, ogólnie plan jest taki, żeby dzisiaj skończyć to. Saveniera skończyć, ale nie chodzi mi nawet o jego kartę, tylko o to, że chciałbym tego Totsa mieć i Shapeshiftera, to już niedużo mi zostało. No, 10 paczek i to mamy. Wczoraj zrobiliśmy ponad 20, także dużo, a teraz mamy paczkę 84+. Tutaj jeden dzień chyba by pominąłem, bo miałbym paczkę 85+. I wiem, że można na telefonie robić. Teraz sobie już zalogowałem i ustawiłem przypominajkę o godzinie 19, także
Będę pamiętał. Dobra, 8-4 plus. Czy będzie coś fajnego w środku? Argentyna, czyżby Leo? Nie, dobra, ale są 8-4. Przydadzą mi się te karty i tak, i tak. No i udało się, pięknie. 30 zrobione. Czyli zostało nam jeszcze 5, żeby to ukończyć. A możemy teraz otworzyć sobie paczkę z tocem. Paczkę z gwarantowanym tocikiem, dobra. Dobra, ale najpierw paczka z tocem. Gwarantowany zawodnik Team of the Season albo Moments. To może być bardzo słabe, albo też bardzo dobre. Oczywiście niewymienny. No bez szału. Otamendi to nie jest ktoś, kto wejdzie do mojego podstawowego składu. Tym bardziej, że on kosztuje no 30k. Wiadomo, nie mogę go kupić. Ale jednak wolę moich obecnych środkowych obrońców. Czyżby? Objective i... Tak jest, ukończony. Kurczę, na RTG, że mi się go udało w 2 dni zrobić, to naprawdę jest spoko. Ja myślałem, najpierw nawet go nie brałem pod uwagę, bo myślałem, że to jest zbyt drogi interes, a tu mamy tego gościa, który... No nie wiem, czy nie będzie grał u mnie w środku. Tak się zastanawiam nawet, czy to nie będzie taki box to box gościu trochę. On się wydaje na papierze lepszy od De Bruyne w Totsie nawet. Ale jeszcze jak się go ulepszy, czy to, czekajcie, to jest ulepszony? Czy nie? Czy to jest jego lepsza wersja, czy on dopiero się zaupgrade'uje? Nie, to jest zaupgrade'owany już. Czyli to jest jego lepsza wersja, no i zobaczmy. Siła wiadomo, że ma taką, o, ale agresję ma fajną, o 9,8. Czyli defensywę i fizyczność, żeby ją poprawić. Bo resztę statystyk ma super. Do tego jest 5 na 5. Kotwica i jazda. A nawet nie kotwica, tylko coś, co jeszcze mu tam boostuje to. Dobra, ale tak, nie oddało przy Totsie, to może odda przy Shapeshifterze. Tutaj naprawdę mógłby polecieć ktoś fajny. Ktoś, kto w moim składzie zrobiłby różnicę. Pytanie, czy to będzie taka karta. Francja, RB, no nie, no nie, no... Jakie jest prawdopodobieństwo, że ja drugi raz tego samego gościa trafiam? No nie, no... Na RTG to duplikaty ciągle lecą, tych samych gości. No będę go musiał gdzieś przepalić. Patrzcie. Wezmę go tak tutaj. Obok, żebyście widzieli, zobaczcie. Savinier jest szybszy. Strzały mają bardzo podobne, 9-1-9-2. Podania ma lepsze De Bruyne, ale ten ma też 9-5, więc spoko. Podobny bardzo dribbling. Defensywę ma lepszą De Bruyne, ale tutaj Savinier ma 8-4, nieduża różnica. Fizyczność mają taką samą. I teraz tak. 5 na 5 ma ten ban, ten ma 4 na 5. Zobaczmy tutaj na atrybuty inne. No szybszy jest Savinier na pewno. Strzały będzie miał lepsze Kevin. Podania będzie miał lepsze Kevin. Odbiory. Fizyczność mają bardzo podobną. Tu jest różnica w odbiorach i ustawianiu się. No ale agility, zobaczcie, zwinniejszy dużo jest. Kto nie ma tutaj jeszcze full zgrania? Fekir. Okej. Nie, no pięknie jest. No jedynie tego Sissoko będę musiał wymienić. Trochę żałuję, że Tonaliego nie wziąłem, bo by się przydał. Ale najwyżej z ławki może wchodzić tak naprawdę De Bruyne. Na boki może wejść sobie przecież Coman, Corona. Mogę też wrzucić El Nasriego. Ten może wskoczyć do środka pola. Dobra, zagrajmy, zobaczymy jak to śmiga. O nie, 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 fuck. 39 pingu, nie. Nienawidzę, ale się wkopałem. A wczoraj wam tłumaczyłem, że ja nie gram jak mam taki ping, a tutaj jednak kliknąłem od razu. No dobra, zobaczymy co się będzie działo. Byle było w miarę połączenie.
Widzowie, powiem wam tak, lubię bardzo ten zwód, który wszedł ten pierwszy. Mega jest. Nie, to nie tak, to nie miało być w ten sposób. Przysięgam, zjechał mi palec, nie zrobiłem ruletki. Przysięgam wam, że to nie tak miało być. Ja miałem zrobić ruletkę, tylko nie wyszła. Ale mi tutaj Spotify zapuściło muzykę, czyli żebym się uspokoił. Żebym moją grę poszanował ładnie piłkę. Oj, stąd to nie. Nie Sisoko. Co to za jazz jakiś? Przy tym to się w Hearthstone nagra, nie w FIFA chyba. Czy ktoś może mi sprawdzić jakie ma longshoty Toko Ekambi? Czy w ogóle jest sens z nim strzelać, czy nie? Fadnie! Ty farcie! Ale to bramkarz dziwnie wybił. Czekajcie, zobaczmy. Toko Ekambi. Longshoty 75. Łe. Lipa. To nie ma co strzelać. 75 bez stylu, dziękuję bardzo. Krótki. Tak jest. Ale tu zmieściłem. Czyżby rage quit? Mamy rage quit. Piękna sprawa. Jakby dzisiaj się udało do tej trzeciej ligi doturlać, super. Zobaczmy, ile mi brakuje w tym momencie. Jestem na następnym checkpoincie i muszę wygrać tak. Raz, dwa mecze. Dwa mecze teraz, jak wygram, to jesteśmy w trzeciej lidze. Ty, taki sam herb ma. Groźnie się. I ta psowa na bramce. Ty, no skopiował mój pójsku. O nie, Petr Czech. Ajajajajaj, my friend. O, to nie tak. Chociaż dobrze to przyjął. O nie tym. Ty, który to? Dembele? A no tak, bo przecież on nie ma takich złych strzałów na środkowego obrońcę. Bez kitu. O nie, Petr Czech, oczywiście. Z kick-offa. Trzeba było go faulować, jak tylko się dało. Tak nie lubię grać na Petra Czecha, że to jest hit. No nie cierpię. Timing Boga. Nie, no come on. Petr Czech. Czyżby druga porażka w rivalsach. Dobra, coś takiego musiało wejść, bo inaczej byłoby ciężko. Teraz. Tak jest, Fekir na lewej nodze. To musiało się udać. Ale muszę uważać cały czas na Petra Czecha, jego jest tak ciężko złapać, jak się już rozpędzi.
Jeszcze idealnie przyjmuje i strzela tak soczyście. Oj, nie wiem czy to wyjdzie. Ale może. I popatrzcie, dlaczego on się machnął? Tak rozegrana akcja. Przypadkowo w meczu o awans. Takie rzeczy się dzieją. No i wiedziałem, że tak to się skończy, prędzej czy później. Dobra, trzeba zmienić skrzydła. Może tak. Może tutaj wpuścimy Kevina. Patrzcie. No. Strzel. Nie wiem jakim cudem ja to znalazłem, to podanie. Nie mam pojęcia. Ale się udało. Dobra, Coman, skończmy to, proszę cię, Coman. Po krótkim. Nie wiedziałem, czy się przesunie, ale zawsze większa szansa w krótki taką dać. 5-3. Ty, w ogóle, czemu mam banery Food Champions? Widzieliście? Były przed chwilą. Gdzie lecisz? Może by zrobić tego koronę ulepszonego? On miał Hulita? Chyba, że go wpuścił, nawet nie zauważyłem. Tak czy inaczej, trzecia liga, piękna sprawa. W sumie to jest czwarty, piąty dzień grania RTG, trzecia liga to jest dobrze. O koronę 5, właśnie, zobaczmy. Może jeszcze tego koronę byśmy zrobili tak naprawdę. Gdzie on jest? Gdzie jest korona? Asysty dośrodkowaniem. I musi być w składzie ten Corona 9-2 na poziomie semi-pro i do tego musi być trzech zawodników z Meksyku. Masz bilans 35-1? Jak ty to policzyłeś? Skąd ty to wiesz? Dobra, to jeszcze raz dla tych, co oglądają na YouTubie. Podsumowaliśmy wszystko i mam póki co bilans w Division Rivals na RTG 35-1. Pierwsza porażka i jedyna była w siódmej lidze póki co. A tak to bez remisów, czyli 0 remisów, 35 wygranych i jedna porażka. Jest spoko. No ogólnie takim składem kończymy dzisiaj. Czy ten Savinier zostanie, czy wróci De Bruyne, tego jeszcze nie wiem. Będę sobie testował, który mi się gra lepiej. Ten daje więcej zgrania, ma 5-5, na pewno ma swoje atuty. Muszę nim chwilę pograć, to zdecyduje. Ale póki co, no... Chyba najbardziej jestem z Fekira zadowolony oraz z Zoli. Zola też top. No i ten prawy obrońca nowy, o, super.